druku księgarza 150, za książki z biblioteki 50, pokój 200. I to wszystko dla tak zwanego kształcenia się. Kiedy ja to wszystko wyrobię tymi robótkami? Idiota, dureń, niedołęga życiowy, żeby przynajmniej zabrał się do jakichś pożyteczniejszej pracy. Nie, sen nigdy nic porządnego nie napisze. A ja malowałam. Miałam duży talent do muzyki. No, pisałam wcale niezłe nowele. Mamo, uciekłem przed dyskusją. Jaką dyskusją, Leon? Pamiętaj się. Dziś miałem pierwszy odczyt w tajemnicy przed tobą. To jest mój start. Jeśli się nie uda, jestem zarżnięty na wiele, wiele lat i czeka mnie znowu tak zwane wysysanie pracy mojej matki. Ostatecznie ktoś musiał się poświęcić, aby zrobić tak jak ja, tak jak Judasz. Musiał się poświęcić, aby sprzedać Chrystusa, inaczej nie byłoby zbawienia. Jesteś niesmaczny. Jestem przepracowany. Dochodzę do wniosków nieomal ostatecznych w mojej pracy. Myślę, że za rok, najwyżej za 9 miesięcy, będę profesorem. We własnej szkole, którą mam zamiar założyć. I tak bez doktoratu, bez docentury, a nade wszystko bez stosunków. Czy ty czasem nie przesadzasz, mój drogi? Znowu mama chce odebrać odwagę. Jak wtedy, z tym odkryciem zasady logizacji każdej wiedzy. A dziś już x ludzi pisze o tym samym, co ja i zastosowuje moją metodę. A ileż faktów podobnych było w dzieciństwie. Ja wiem, ja psuję wszystko. A w zamian za to zniechęcenie do wszystkiego daję ci tylko marne utrzymanie. Ale cóż to może mieć dla ciebie za wartość? Czy może mama woli, żebym został od razu Alfonsem, szpiegiem? To są zawody, które nie wymagają przygotowania i nie wyczerpują intelektualnie. A ty nie mówisz czasem niepotrzebnie przykrych rzeczy? Czyż ty nie widzisz, że ja ci chcę otworzyć oczy na to, co jest? Czy ty pomyślałeś kiedy nad tym, czym będziesz, kiedy mnie nagle zabraknie? Myślałem. I tylko jedna Zosia, którą poznałem gdzieś przed odczytem, może mnie wstrzymać od samobójstwa w tym wypadku. O,
samobójstwo. Które nigdy nie nastąpi, bo właściwie jesteś tchórzem. Tak jest, to twoja wina, że mnie na takiego wychowałaś. Byłeś taki słabowity. Co ja mówię? Jak my w ogóle mówimy ze sobą? Przecież to jest wstrętne. Otóż to. Kręcimy się w kółko. Co powstaje po takiej rozmowie? Jedyny wniosek jest ten, żebym porzucił moją istotną pracę i zaczął zarabiać w zupełnie bezmyślny sposób. No nie! Nie! Czy ty myślisz, że ja jestem, gdy z tobą mówię? Ja wiem. Wszystko. Ja nie jestem taką świnią, za jaką mnie masz. I wszystko będzie jeszcze tak dobrze. Ja tylko jednej rzeczy chcę, żebyś ty nie łudził się co do siebie. Ja może nie pojmuję tej twojej pracy, ale nie wierzę w nią. Ty nie rozumiesz życia zupełnie. Ja cię przed nim osłaniam jak pancerz i boję się, żebyś nie dożył tej chwili, w której poznasz, że całe twoje życie to ja. I nikt. I nic więcej. Nie. Leziesz na jakiś szczyt. Ty nawet możesz mieć pojedynek, żeby mnie niepokoju nabawić. Ale to nie jest to. Nie to. Ja wiem. Ja nie mam odwagi, by zostać robotnikiem czy urzędnikiem na poczcie. Oto są te nasze rozmowy. Nawet nie są tragiczne w swojej otwartości. Czy nie lepiej zawołać Zosię? Boże jedyny. Znowu to samo. Przysięgałam sobie, że nigdy mu już tego mówić nie będę. I nic. Musiałam. O męko straszliwa, wymuszonych od wewnątrz czynów, przed którymi skręca się ze zgrozy cała ta nasza głupia, niby ludzka powłoczka, nędzna maseczka na tym bydlęcym balu maskowym, którym jest życie społeczne, zaczynając od rewolucji. Francuski? On ma rację, ten bydlak. Gdzież całe moje wychowanie? Gdzie cała moja niby arystokratyczna finezja? Doroto! Doroto! Moja Doroto, proszę mi dać mój czarny czepek. Czemu go nie karmiłam wódką od dziecka? Byłby przynajmniej taki mały jak te pieski japońskie, nie byłby tym wstrętnym dorosłym niczym. Jako karzełka kretyna mogłabym go po prostu kochać.